Siemano, siemano. Wesołych świąt życzę wam. Takich rodzinnych, wspaniałych. Niekoniecznie prezentów, ale takiego spędzenia właśnie tych świąt z najbliższymi. Powiem wam, że wróciliśmy z Berlina na święta. Jadę właśnie teraz pośrodek do czyszczenia kominków, żeby taka magia świąt nastała, gdy rozpalę kominek. Szybę po prostu muszę dobrze wyczyścić, bo taki osad się robi. No słuchajcie, mamy nowe mieszkanie w Berlinie. Mamy tam od niedawna internet, czyli wezmę sprzęt. Będę robił wam często live'y, można powiedzieć, że co drugi dzień, może nawet codziennie. Z kręceniem filmików na razie no nie mam co po prostu kręcić i z czego, ale może to od przyszłego roku się zmieni. Może będziemy mieli jakiś motocykl, gdzie będziemy po prostu mogli coś nagrywać. Chciałbym taki motocykl, żeby mógł i Tomek, i żebyśmy mogli we dwóch jeździć. No wiadomo, jak już będzie ciepło, wiosna, to na pewno więcej tych filmików będzie wpadać. Ja po prostu teraz nie wiem po prostu, o czym ja mam nakręcić filmik. Zresztą nie ma sprzętu, no to co? Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No mieszkanie mamy. Fajnie się tam mieszka, musimy je umeblować, ale najważniejsze, że jest internet. Jadę teraz do sklepu, jak wrócę ze sklepu, to jadę do garażu odpalić kłada. Wczoraj z Danielem rozmawiałem, mówi, żeby chciał w sobotę wlecieć i pojeździć trochę tym kładem. No i dobrze. Nakręcimy jakiś filmik, a ten vlog właśnie, no słuchajcie, no taki świąteczny, taki kurde nastrojowy, tak jak jest się poza krajem i wróci się na święta, to jest takie podwójne jakby, podwójne takie nie wiem, odczucia. No jest to takie sentymentalne. Dobra, ja tutaj muszę skręcić. No i nie mówię, ale trwają rozmowy z jedną marką. Może po prostu zacznie się coś fajnego dziać na kanale. Muszę trochę podjechać, przepuścić gościa. No, co mogę wam powiedzieć jeszcze? Śnieg zaczyna sypać. No, sypie, czyli to, co zapowiadali, to jest. Dobra, ja na chwilę przestaję nagrywać, zaraz wracam. A muszę wam powiedzieć, że po przyjeździe tutaj do Polski muszę się przyzwyczaić do tego, że tutaj piesi mają pierwszeństwo. Tam piesi po prostu no, nie mają w ogóle prawa bytu, a zwłaszcza w Berlinie, jeździ się tam jak w Bangladeszu. Kto pierwszy, ten lepszy. I chciałem wam tutaj powiedzieć, że nałapałem bardzo dużo mandatów z fotoradarów. Te przekroczenia nie były za duże, ale trzeba to płacić. Na razie zapłaciłem 3 mandaty, przekroczenie gdzieś około tam 10 km na godzinę. I czekam jeszcze na następne, właśnie dzisiaj pójdę do skrzynki pocztowej zobaczyć, czy coś przyszło nowego. No ustawiałem tam radary po prostu, no ciągle, nawet wczoraj zauważyłem nowy radar i gościu się złapał, bo wyprzedził mnie. W ogóle wczoraj duży ruch był na autostradzie, bo wszyscy na święta śmigali. Dwunastka była zakorkowana, ale nie wiem, czy tam był wypadek jakiś, czy po prostu tego dużego natężenia ruchu. No i trzeba się nauczyć po prostu jeździć po Berlinie, nie? Ciężko mi to jeszcze przychodzi.
Nie chodzi o samą jazdę, no, chodzi o po prostu też na przykład szukanie miejsca parkingowego, nie? Tam to normalnie to trzeba być jak taki sęp. Sęp i to bardzo szybki. Także teraz mam 6 dni wolnego. 6 dni wolnego. I będę spędzał czas z rodziną. No i ze zwierzakami. Dobrze, zaraz dojeżdżam do sklepu. Powiem wam, że tutaj w Polsce to w ogóle ruchu nie ma, a zwłaszcza w moim mieście, nie? Tam jest po prostu Bangladesz w Berlinie. Zakupy zrobione, płyn kupiłem. I wiecie co? Takie przemyślenia i tak sobie myślałem. Najlepiej dla nas, jakbyśmy mieli do jazdy po Berlinie jakąś 125. Może być to enduro, może być to supermoto. Na kostkach po Berlinie można jeździć. No 125 to na koło nie pójdzie, nie? Świąteczny akcent, zaczął padać śnieg z deszczem. A może do wieczora coś napada, jak temperatura spadnie. No zaczyna śnieg padać, duży wiatr się zrobił i zaczyna śnieg padać. Może na Wigilię będzie biało tutaj u nas. Pamiętam, jak w Berlinie pierwszy śnieg spadnie. O kurde. Taką radochę mieli wszyscy, zwłaszcza Włosi, nie? No. Jadę do garażu, jadę odpalić kłada. Jeździć nie będę, jutro Daniel będzie jeździł. Nagramy jakiś odcinek. To co? Wesołych świąt i do zobaczenia na odcinkach i na live'ach. Trzymajcie się, ajos. Słuchajcie, no to ja jadę do domu, jadę odpoczywać. Trochę pracy mam, muszę trochę pomóc w pracach kuchennych. Jabłka będę ubierał. No i robił makowca.